Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Bardzo dużo się działo. Zaczynamy. To może zacznijmy od lokalnych sukcesów. No więc białostocka toaleta publiczna przy Pałacu Branickich została wyróżniona w plebiscycie na najbardziej absurdalne marnotrawienie publicznych pieniędzy. To ta toaleta za 400 tysięcy złotych, która nie działała długimi miesiącami po postawieniu. Co prawda plebiscyt jest młody i niszowy, bo udział w głosowaniu wzięło 143 głosujących, ale mówię o tym dlatego, że byłem ostatnio w Białymstoku, piękne miasto, nawiasem mówiąc, no i chciałem się pochwalić z tym, że byłem obok tej toalety. To już mi się włączyło ten, toalety bo jestem z Podlasia. No i to jest ta jedna z największych atrakcji. Zresztą toaleta jest zaraz obok Pałacu Branickich, więc skumulowanie dwóch największych atrakcji obok siebie wpłynie pozytywnie na rozwój miasta jako kierunku wycieczek. No i też na budkę z lodami, który tam jest nieopodal. Chciałem po prostu pokazać, że też bywam w świecie. O, wyłączył mi się akcent. Ale, ale, uwaga, toaleta z stoku ma godnego następcę. W sumie, zwronek. Tam, mimo że wiadomo było, że poziom warty podniesie się na tyle, że zaleje ławki i kosze na bulwarach, burmistrz Mirosław Wieczór nie podjął decyzji o zdemontowaniu ich, tych ławek i koszy na śmieci, aby przeczekały w miłym i suchym miejscu. Zamiast tego, kiedy woda zaczęła opadać, poszedł ze szczotką i ścierką powycierać je, przekonując, że teraz wystarczy przetrzeć i że to przetarcie jest tańsze niż demontaż i przechowywanie. Ja też mam identycznie. Jak nie chce mi się znosić roweru do piwnicy, to go wrzucam do rzeki. Jeszcze będą w tym odcinku dzbany, czyli przegląd ceramiki, co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany i zwykle po nich dopiero wchodzą toasty z ludzi, którzy robią rzeczy fajne, których warto wyróżnić i o nich wspomnieć. Ale w tym tygodniu mam aż trzy toasty, a więc pierwszy wjeżdża już teraz. Toast za Urszulę honek która z książką Białe Noce została nominowana do nagrody Międzynarodowego Bookera. To prestiżowa nagroda, której celem jest wyróżnienie najciekawszych tekstów prozatorskich przełożonych w minionym roku na język angielski. A inny powód, dla którego pani Urszula zasługuje na to, to to, że książka została wydana w Anglii przez wydawnictwo, w którego skład wchodzą tylko dwie osoby i to była pierwsza książka, którą wydali. I kiedy pani Urszula wyjechała tam, znaczy nie tylko tam, po Europie jeździć i promować tę książkę, to ten wydawca, zakładam, że przemiły człowiek, jeździł z nią i te książki wiózł w Walidę. Czujecie to? Fajna historia, która pokazuje, że dobre rzeczy w końcu się wybronią. To aż za tych państwa. No dobra, to przechodzimy do grubszego kalibru, czyli segment. Patrzcie, jak w Ordo Juris, w którym prezentuję Wam jednostki albo instytucje, które wykazują się wyuznaniem, głupotą albo hipokryzją. A w tym tygodniu Kaja Godek, która wrzuciła pełna oburzenia zdjęcie plakatu Anny Tymoszenko, która startuje w wyborach samorządowych w Częstochowie. Opatrzyła to zdaniem Ukraińcy prow do władzy w Polsce. Co państwo o tym sądzicie? Więc odpisali jej ludzie, co o tym sądzą, a w zasadzie co sądzą o niej i o jej ubytkach w intelekcie, godności, kojarzeniu faktów. Ponieważ po pierwsze, żółty i niebieski to są barwy Częstochowy. Po drugie, ta pani, która w niej na plakacie, która kandyduje, nazwisko panieńskie nosi Mielczarek, czyli jest Polką. A że Kajagodek podobnie jak Ordo Juris, nie mają tego bezpiecznika, który mówi im, słuchaj... Zrobiłeś coś głupiego, zamiast wychodzić na idiotę, przeproś, wycofaj się, powiedz, ok, przyznałem się do błędu. Nie, słowo refleksja, kajgodek korzy się bardziej z serkiem topionym. Ponieważ odpisała, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy relatywizują sytuację, pisząc o barwach Częstochowy, nazwisku po mężu, niespolszczonym nazwisku, ale co tam, krojenie salami, znowu okazuje się świetną taktyką, żeby długofalowo niszczyć Polskę. <śledzianie> ja bym chciał zobaczyć coś... Pewnie może tutaj było salami, coś co zniszczyło jej tak mózg. Bo tam się dzieją rzeczy straszne. Niewiarygodne jest swoją drogą, ile siły i uporu ma ta kobieta, żeby przytrzymywać drzwi, przez które próbuje się dobić rozsądek i resztki elementarnej godności ludzkiej. Jeżeli szukać plusów w tym wszystkim, albo dobrych stron, to przynajmniej tutaj nie zauważyła żadnego zarodka na plakacie. No i skoro już wywołałem temat wyborów samorządowych, to zróbmy szybki slalom po tym kampanijnym stoku. W kościerzynie Michał Majewski, kandydat z komitetu wyborczego Moje Miasto, postanowił rozwiązać problem braku miejsc parkingowych. I to jeszcze przed wyborami. Cóż za inicjatywa. Nie wiem, nie znam się na znakach. Ale ogólnie fajnie, że można sobie parkować tego typu samochodziki. Na środku rynku, praktycznie, bo ogólnie przejść już daleko do rynku, nie mam do środka tego rynku. Więc wystarczy sobie tak samochodzie zaparkować. Także drodzy Państwo, jeżeli nie ma miejsc parkingowych w Kościołowie, normalnie to jak najbardziej można parkować samochody na rynku. W Zgierzu natomiast jest wicestarosta spisu Dominik Piotr Gabrysiak, który też jest na tym podium. Wrzucił post, w którym napisał: Niech z tej kampanii wyniknie coś pozytywnego. Za każde udostępnienie tego posta przez mieszkańców Ozorkowa przekaże 5 zł na zbiórkę dla Czarusia Sobczaka. Udostępniamy do 5 kwietnia włącznie. Zaczynamy! Czaruś Sobczak to jest dziecko, na które zbiera się pieniądze, na leczenie tego dziecka. I ludzie podzielili się na dwa obozy. Pierwszy obóz mówi, uuu, jak fajnie, cóż za inicjatywa. I drugi obóz, czyli ludzi, którzy stwierdzili, że mieszanie chorego dziecka do kampanii wyborczej i uzależnienie wpłacenia pieniędzy na leczenie tego dziecka od tego, czy ludzie będą chcieli być twoimi słupami ogłoszeniowymi, no to to jest miniecie się z godnością ludzką o jakieś dwa stadiony. Dominik Gabrysiak bronił się tym, że, ej, to nie o to mi chodziło, ja zamiast płacić Facebookowi, wolałbym wpłacić to na tego dzieciaka, tylko w zamian za to, to wy zróbcie mi tę reklamę, którą miałbym opłacić. Raczej też nie ma obok siebie osoby, która powiedziałaby mu przed publikacją, Dominik. Bo może byśmy jednak nie mieszali chorego dziecka w kampanię promowania siebie. Jedno jest pewne. Gdzieś tam jest Filip Heizer, który, usłyszawszy o tym, pewnie uronił łzę, wzruszenia, że jego standardy nadal się trzymają mocno. W pis ale trzymają się mocno. W Zabrzu natomiast Borys Borówka, który kandyduje na prezydenta tego miasta, dzisiaj mam dużo notatek. Ma problemy z tożsamością, bo jeśli spojrzeć na jego plakat z poziomu zwykłych ludzi, to wygląda jakby kandydował z ramienia koalicji obywatelskiej. Ale dopiero w prawne oko wychwyci to takie malutkie logopis, które gdzieś w rogu zerka nieśmiało, jak ten dzieciak, którego nikt nie wybrał do drużyny na WF-ie i teraz zostało tylko jedno, jedno miejsce, i jest tak krępująca cisza. Nawiasem mówiąc, w tej kampanii jest bardzo, bardzo, bardzo rozpowszechniony ten proceder, gdzie kandydaci, którzy startują z list PiSu zapominają zaznaczać gdzieś bardzo wyraźnie, że oni są z list PiSu. Logo PiSu stało się bardzo niepopularne. A, no i kiedy ten ananas wymyślał hasło rynek sercem Zabrze, a nikt mu nie powiedział, że w Zabrzu nie ma rynku. A w Nowym Sączu obecny prezydent uznał, że konkurowanie uczciwe z innymi kandydatami jest dla miękkich wafli. Ale zrobił to sprytnie, ponieważ przed wyborami z 98 tablic informacyjnych, na których można było bezpłatnie umieszczać urzędowe obwieszczenia i plakaty komitetów wyborczych, zlikwidował 94. Z prawie 100 tablic zostawił 4, na których mogą się ogłaszać inne komitety wyborcze. I możecie powiedzieć, no ej, no to niech sobie rozwieszą banery i billboardy. No nie do końca, bo ten nowosądecki Machiavelli też to przewidział. I wprowadził ustawę krajobrazową, która miała oczyścić miasto z banerów. Po czym sam umieścił w mieście, uwaga, 860 banerów mówiących o jego bohaterskich dokonaniach. Powtórzę tę liczbę: 860 banerów. No i teraz kandydatka z spisu, która z nim rywalizuje, trochę nie za bardzo ma jak się przebić. A najciekawsze zostawiłem na koniec: w styczniu na Warmii podczas polowania kolejny kretyn ze strzelbą i impotencją zastrzelił Łosia, który jest pod ochroną. A sprawa jest o tyle istotna w kwestii wyborów samorządowych, że na tym polowaniu był kandydat na prezydenta Olsztyna i prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Marcin Możdżonek, mistrz Europy i świata. Widocznie nawet jeżeli masz takie medale i takie puchary, to i tak musisz udowadniać swoją męskość, biegając po lesie i strzelając w ramach hobby do zwierząt, które pewnie i tak go prowokowały no, tym, że mieszkają i żyją w tym lesie. Mogły się tego spodziewać. To... Trochę to jest ich wina. I jeszcze jeden smaczek. Otóż polowanie odbyło się w styczniu, mamy marzec. Do tej pory nie udało się wytypować winnego, nie udało się udowodnić winy człowiekowi, który to zrobił, mimo że Marcin Możdonek twierdzi, że tam polowała w, w tamtym miejscu tylko jedna osoba, i to powinno być łatwe do ustalenia. Być może jest trudniejsze do ustalenia, ponieważ jak ustalili dziennikarze Wirtualnej Polski, w tym polowaniu brał udział również okoliczny tamtejszy prokurator. Taka to była wyprawa impotentów ze strzelbami po męskość do lasu. No i są też ludzkie dramaty, już wychodzą powoli. Sylwiusz Jakubowski z Żelazkowa, człowiek legenda, nie będzie jednak startował w tym roku. Sylwiusz Jakubowski, czyli człowiek, który nie wiedząc, czy chce zostać w życiu żulem, czy wójtem, postanowił, że nie będzie wybierał i wchodzi Olin. Żeby wspomnieć jego postać, to zasłynął tym, Między innymi, że udzielił ślubu, mając 2,4 promila alkoholu te krwi, zrobił sobie długopisem tatuaż jak Mike Tyson, szantażował swoich radnych, że nie da im ani grosza, jeżeli nie zadeklarują mu pełnego posłuszeństwa. I moje ulubione, spowodował wypadek i uciekł, a na zadawane wtedy pytania, gdzie jest dwójd pracownica urzędu mówiła, że jest na urlopie, potem przez cały tydzień ukrywał się przed policją. A no i jeszcze miałem przecież ten, chciałem powiedzieć przygodę z jego synem. To są już i bardzo dwuznacznie. Nie, jego syn po prostu. Wyzwał mnie na pojedynek w sądzie, kiedy powiedziałem mu, no to spotkajmy się. Ten stwierdził, że dobra tam, chyba już nie chce. No i stary Jakubowski nie będzie kandydował, ponieważ dopatrzono się uchybień w podpisach, które zbierał. Do tego inni niektórzy wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. A na koniec akcent pozytywny. Trzeba skończyć pozytywnie. Pozytywny akcent, który pokazuje, że są na tym świecie kwestie, rzeczy niezmienne. Takie jak kandydaci... Do przeróżnych wyborów, ale z list konfederacji. Jest na przykład taka pani Violetta Famulska, u której znajdziemy informacje o zabójczym 5G, krwiożerczym Wi-Fi i spisku, który ma pomóc przejąć władzę nad światem. A kto miałby przejąć władzę nad światem? No to klasycznie jak to w konfederacji. No Podejrzenia zawsze są ograniczone do reptilian, iluminatów, e, planety Nibiru, czyli tej, która odwiedza naszą planetę co kilka tysięcy lat, tylko akurat się teraz nie, wy, nie wyrobiliśmy ze spotkaniem. I teraz nowi widzowie być może myślą sobie: O, cóż za jakiś dziwaczny żart. To nie jest żart. Kandydaci z list konfederacji. To w dużej mierze są ludzie, którzy są płaskoziemcami, odklejeni, chcą leczyć raka cynamonem, albo wierzą w to, że co 5000 lat naszą planetę odwiedza inna starożytna cywilizacja. No i przecież jest jeszcze Beata Adamska, również kandydująca z list Konfederacji, tym razem do Rady Powiatu Wadowickiego. Na jej profilu znajdziemy informację o tym, że Ziemia jest płaska, że Unia Europejska zamienia ludzi w grzybowe zombie, Elvis żyje, a prawdziwy rok, który mamy to 1033. Było tego sporo, byliście bardzo dzielni, że wytrzymaliście. Minuta ze zwierzakami i kłoką na wyrównanie ciśnienia. Specjalnie dla Was. Pozdrawiamy Karola Modzelewskiego <laughs> I, newsy, i newsy bez wirusa. Dobra, pora przejść do rzeczy ważnych, bo my tu gadu, gadu, a sprawy ważne przecież się same nie opowiedzą. Otóż, e, czasopismo medyczne o nazwie, muszę zerkać dzisiaj w notatki, bo są bardzo trudne słowa. Annals of Eternal Medicine opublikowało raport lekarzy z Uniwersytetu w Pittsburghu. Raport, który opisywał kobietę, która sika alkoholem. 61-latka zgłosiła się do lekarzy z objawami, które towarzyszą nadmiernemu spożyciu alkoholu. Twierdziła jednak, że rzadko sięga po rzeczony alkohol. Sceptyczni lekarze zbadali jej mocz i wykryli w nim właśnie alkohol, ale nie wykryli go we krwi. Okazało się, że w jej pęcherzu moczowym zalęgły się drożdże. Do tego cierpiała na cukrzycę. Jeden czynnik z drugim spowodował, że w jej pęcherzu stworzyły się warunki idealne do produkcji alkoholu czyli były drożdże i był cukier. I w ten sposób sama produkowała dla siebie alkohol. Czy ktoś tego próbował? Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt: że poprzednim razem, kiedy komuś udało się zamienić wodę w alkohol bez użycia aparatury, no to skończyło się dosyć prężnie rozwiniętą organizacją. Z istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o politykę, no to było głównie samorządowo i bardzo dobrze, to jest bliżej nas. Ale jeżeli chodzi o rzeczy, które z kronikarskiego obowiązku powinienem wspomnieć, to. Wizyta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych. W skrócie to, co przywieźli, to deklaracja, że Polska dostanie 2 miliardy dolarów amerykańskiej pożyczki na zakup śmigłowców Apache. I pokazanie tego, że Duda i Tusk mogą mieć wspólne zdanie i mówić wspólnym głosem, jeżeli chodzi o kwestie, w tym wypadku akurat obronności. Coś jak zwierzaki na wigilię. Raz w roku są w stanie tak się porozumieć, żeby się nawzajem rozumieli, ale przynajmniej skutecznie. Do tego polski kościół ma nowego przychodu. Nowym przewodniczącym episkopatu został arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita Gdański, uchodzący za człowieka środka, stagnacji, braku reform, czyli polski kościół wysyła wyraźny sygnał, że owszem, mamy największy w historii odpływ wiernych, ale nie będziemy nic zmieniać, no bo nie zmienia się czegoś, co jest przecież doskonałe. A, no i nowy przywódca Kościoła jest homofobem, znanym m.in. z wypowiedzi, że polskie społeczeństwo cuchnie homoseksualizmem. Może niech mniej czasu spędza w seminariach, to mu ciuchy wywietrzeją. A no i najważniejsze przecież, w piątek, kiedy już będę poza komputerem, kiedy już odcinek będzie zmontowany, bo się muszę go zmontować trochę wcześniej, będę już poza komputerem, poza światem. W piątek rozpoczyna się pierwsze przesłuchanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. I gościem, gościem, no nie będzie gościem, pierwszym świadkiem jest Jarosław Kaczyński. Przypomnę, że afera Pegasusowa dotyczy nielegalnego podsłuchiwania polityków opozycji, dziennikarzy, działaczy społecznych, a nawet polityków samych PiSu i Zjednoczonej Prawicy, kiedy oni sami rządzili. I też przypomnę, że przed Sejmową Komisją Śledczą należy zaznawać tylko i wyłącznie prawdę. Zaznawanie nieprawdy będzie karalne. Kultura na wynos i w tym tygodniu nie będzie polecaj jak żadnych, gdyż dużo się działo. Na początek skary. Największym wygranym jest Oppenheimer Christophera Nolana, który to film zgarnął 7 statuetek, w tym te najważniejsze, za reżyserię i za najlepszy film. Najlepszym aktorem pierwszoplanowym został Cillian Murphy, a aktorką Emma Stone. Z wartych odnotowania jest jeszcze Oscar za najlepszą piosenkę dla Billie Eilish. Stała się ona w ten sposób najmłodszą osobą, która posiada dwa Oscary. Polski akcent to dwa Oscary dla filmu Strefa Interesów, polsko-brytyjsko-amerykańskiej koprodukcji. A, no i Oscar za efekty specjalne w tym roku nie powędrował ani do Marvela, ani do DC, a do Japończyków, którzy dostali Oscara za efekty specjalne do filmu Godzilla Minus One. Rozdano także Złote Maliny, czyli nagrodę za najgorsze filmy. Najgorszym filmem został uznany slasher Kubuś Puchatek, Krew i Miód, który dostał Złotą Malinę także w kategorii Najgorsza Reżyseria, Najgorszy Scenariusz, Najgorsza Para na Ekranie, Najgorszy Plagiat Remake Sequel. A za najgorszych aktorów uznano Megan Fox i Sylwestra Stallone. Za różne filmy, mimo tego, że obydwoje grali w niezniszczalnych cztery. I powiem wam szczerze, pierwsze trzy części, pierwsza część, mm, fantastyczne, kolejna też, a tej czwórki się nie da oglądać. Efekty specjalne są robione na Amidze. Już pali, choć tam nie ma fabuły, bo tam nigdy nie było fabuły, ale to, co oni zrobili z tą, z tą franczyzą, to to jest dramat. A na naszym rodzimym podwórku pojawiły się dwa trailery gier i pewnie bym o tym nie wspomniał, gdyby nie fakt, że są to dosyć szczególne gry, bo są to adaptacje Pana Lodowego Ogrodu i Torgala. O ile ten pierwszy pewnie jeszcze wybaczy, o tyle jeśli egranizacja Torgala będzie skopana, to tam będzie szturm na biura deweloperów. Tu wjeżdża drugi detal, który jest nośnikiem niepokoju. Otóż, za obydwie produkcje, które w domyśle docelowo mają być AAA, czyli stać na najwyższym poziomie, stoi nowe studio, które nazywa się Mighty Koi i zatrudnia na razie tylko 100 osób. Mieści się w Lublinie. To jest trochę mało, więc jest to duża dawka optymizmu. A mówię o tym dlatego, że Torgal jest kultowy. Jest, ma status kultowego i to jest jedno z niewielu dzieł, gdzie można użyć tego słowa na spokojnie. Poza tym Grzegorz Rosiński, przecież to jest legenda, rysownik Grzegorz Rosiński, jeden z najlepszych w Europie w ogóle, który się przebił. E, między innymi oprócz Torgala stworzył to, zemsta hrabiego skarbka. A pokazuję wam to dlatego, że tu, 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 w, dawno temu przeprowadzałem z nim wywiad i poprosiłem go o autograf. I proszę bardzo, narysował coś takiego. Piękna, piękna, ruda kobieta, która jak widzimy naturalnie jest ruda, niefarbowana. W ogóle polecam Wam ten album pod kątem graficznym. Niektóre kadry są dosłownie malowane na płótnie. Fantastyczne rzecz. No i wiadomo, jak pan Grzegorz umrze, to będzie to bardzo dużo warte. Aczkolwiek oczywiście życzę mu jak najwięcej zdrowia, aby żył jak najdłużej i jak najdłużej tworzył tak fantastyczne rzeczy. No i też w momencie, kiedy montowałem już poprzedni odcinek, dowiedziałem się o tym, że zmarł Akira Toriyama, twórca Dragon Balla, czyli no anime, które wyludniało boiska i place zabaw w latach 90., kiedy leciało na RTL7. A to, że miałem tam tę koszulkę z Dragon Balla, akurat w odcinku, który pokrył się czasowo z tym, że, że Akira odszedł, to jest bardzo ciekawy, ale przypadek. A na koniec Madonna, która w związku ze swoim zaawansowanym wiekiem ma prawdopodobnie problemy już, jeśli się je dioptria nie zgadza, ponieważ na jednym ze swoich koncertów skrzyczała człowieka, który nie chciał wstać razem ze wszystkimi. Ponieważ była to osoba na wózku, tak się władowała. Na moich występach, na moich recitalach stand-upowych, jak najbardziej ludzie na wózkach są przemile widziani, bo nigdy z nich nigdy nie stał i nie powiedział, co to za poziom żartów poniżej krytyki, i nie wyszedł. Na tym właśnie polega szacunek dla twórcy. I szacunek w drugą stronę. Płynnie przechodzimy do odrobiny prywatnej. W tym tygodniu w sumie, chyba, tylko jedną rzecz dla Was, czyli najbliższe terminy na najbliższe występy. Otóż w najbliższych dniach będę z programem bańka w tych oto miastach. Z nowych, które wskoczyły, to Kraków i Katowice. Kolejne będą skakiwały sukcesywnie. Paryż wypadł, bo okazało się, że mnie tam nie lubią. Luksemburg i, e, i, i Zurych wyprzedały się ładnie, więc widzimy się w ten weekend. I uwaga, pytanie do Was wszystkich: w sensie mieszkających w Polsce, ale też i poza. Bo teraz będę układał sobie plan na najbliższe miesiące. Piszcie proszę w komentarzach miasta, w których powinienem się pojawić w pierwszej kolejności. I zrobimy tak, że te, które zdobędą najwięcej komentarzy albo polubień, albo czegokolwiek, jakiej, jakiejkolwiek interakcji, to te zabłokuję jako pierwsze. Umówieni? Dobra. A linki do wszystkiego znajdziecie oczywiście w opisie do filmu. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. W tym tygodniu... Znacie tę piosenkę Wodeckiego, Lubię wracać tam, gdzie byłem? No to ja lubię wracać do dzbanów, o których już mówiłem. Bo dziś na podium wraca Nikol Sochacki-Wójcicka, szerzej znany jako Mama Ginekolog. To ja może przypomnę, kim jest. Zaczęło się od tego, że nakręciła stories na Instagrama z inną influencerką, którą przyjęła po godzinach, bo tamta zawsze chciała skorzystać z takiej super maszyny. To jest, to jest serio. Zrobił się smród, więc mama ginekolog powiedziała, że to normalne, że lekarze przyjmują rodzinę i znajomych po godzinach. W porządku, ile mają prywatne gabinety. W tym wypadku mama ginekolog pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które wystosowało komunikat, w którym informują, że nic o tym nie wiedzieli i powołują komisję, żeby ustalić, w czym i gdzie przegięła mama ginekolog. Ale mama ginekolog jest influencerką od dawna, więc zaczęła się bronić. Mówiąc, że dzięki temu, że przyjmuje innych znajomych swoich influencerów poza kolejnością na NFZ, korzystając ze sprzętu NFZ, zmniejsza kolejki do specjalistów na NFZ. Tyle, że zlecając badania na NFZ, swoim koleżankom, bogatym influencerkom, odbiera możliwość przeprowadzenia tych badań kobietom, które na to czekają, a które nie mają konta na Instagramie, które ma 100, 200, 300 tysięcy obserwujących. Więc muszą czekać, aż się zwolni miejsce. Wyszukana mieszanka chamstwa, buractwa i cwaniactwa śliskiej oszustki i influencerki. I możecie powiedzieć, Holo, hola, Karolu, ej, znowu się pchasz w jakieś wezwanie przedsądowe, co to nudzisz się? Nie, moi drodzy, jestem po weekendowym kursie unikania pozów cywilnych, a więc tak, oto dlaczego mama ginekolog jest śliską, oszustką, influencerką. Kiedy zakładała profil na Instagramie mama ginekolog, który długo budowała na autorytecie lekarskim, zdobywając zaufanie kobiet, ona nie była ginekologiem. Pierwszy egzamin oblała, robiąc 50 błędów. Teraz jeszcze jest wpisane w rejestrze ginekologów jako lekarz w trakcie specjalizacji. Ci celebryci, ci te influencerki powinni wykorzystać wszystkie swoje znajomości, żeby do niej nie trafić. Zatem latami wprowadzała w błąd kobiety, które jej ufały. To jest raz. Dwa. Twierdziła, że do wszystkiego doszła sama. Gówno prawda. Jej rodzice to milionerzy, tak jak ona. Kojarzycie Willę Skillera, No to jest jej rodzina. Jest śliska, bo na sprzedaży produktów ze swojego sklepu jako influencerka w 2020 roku zarobiła 15 milionów złotych. Co uwaga, nie przeszkadzało jej wziąć pieniędzy z tarczy kryzysowej dla przedsiębiorców, których firmy wtedy upadały. Pomijając już rodzynkę na tym serniku celebryckiego odklejenia, ponieważ kodeks etyki lekarskiej mówi o tym, że lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Ona ma prawie milion fanów na Instagramie, którzy nie wiedzą, że obserwują wyrachowaną, odklejoną od rzeczywistości milionerkę, która zbudowała to wszystko na oszustwie. Zwykłe kobiety, które przychodzą na badania NFZ z ulicy, mają losowo przydzielanych lekarzy. Mama ginekolog upycha swoich znajomych do siebie, mając w dupie pacjentów, którzy czekają. Co dalej? Teraz milionerka, śliska oszustka i celebrytka, czekasz, skończy swoje działania komisja, która ma sprawdzić, czy rzeczywiście blokowała dostęp do służby zdrowia na NFZ zwykłemu plebsowi z ulicy, który nie miał Instagrama. Może jakiś prawnik po godzinach <gryw> udostępni swój gabinet, żeby się oczywiście zdążyła przygotować do obrony. W końcu po latach zdała ten egzamin. Oficjalnie mama ginekolog jest ginekologiem po tylu latach, natomiast i tak i tak jest w niej, walczą w niej dwie ginekolożki. Jedna chce być ginekolożką, a druga woli być influencerką. I w związku z tym ta druga wrzuciła to. Być może wam się wydaje, że Przyjście do pracy i nagrywanie czegoś na Instagram, pracowanie w marketingu i gadanie do telefonu, to jest jakaś taka praca marzeń, wymarzona praca, łatwiutka, w ogóle ekstra, Twoim celem w życiu jest być umalowaną, ładnie ubraną, i coś tam powiedzieć do telefonu. Nic bardziej mylnego. Praca w naszym dziale marketingu, praca influencera lub w zespole influencerskim, to jest jedna z najtrudniejszych prac, jakie możecie sobie wyobrazić. Kolejna milionerka, która urodziła się milionerką, tłumaczy teraz plepsowi, jakie to jest brzemię żyć w luksusie. Nawet influencerzy ją wyjaśnili. Na przykład Przemek Pro, członek ekipy Freeza, napisał, praca influencera oraz klikanie w Instagramie to najłatwiejsza praca, jaką można sobie wymarzyć. Ja, zanim zacząłem wygłupiać się w internecie, pracowałem wiele lat w normalnej pracy i znam trud normalnego życia. Teraz leżę pod palmą i to nie jest normalne życie. No i teraz ja jestem rozdarty między faktami a wiarą. Fakt? No faktem jest to, że obserwuję ją na Instagramie 960 tysięcy kobiet. A wiarą, która każe mi trzymać kciuki za to, że większość z nich być może obserwuje ją ironicznie. Na przykład sarkastycznie, bo tylko po to, żeby oglądać te dramy, a nie jest tak, że prawie milion kobiet w tym kraju obserwuje tę narcystyczną, odklejoną od rzeczywistości postać z kreskówki, traktując ją jako autorytet. Dobra, byli odklejęcy? No to teraz pora na ludzi fajnych. Kolejny toast, moi drodzy, w tym odcinku. Za ludzi, którzy robią rzeczy fantastyczne, z których możemy być dumni. Drugi toast jest za ludzi z Game Over Cycles z Rzeszowa. To są ludzie, którzy konstruktorzy, którzy tworzą customowe motocykle, czyli motocykle na zamówienie i wygrali właśnie jeden z najbardziej prestiżowych konkursów, a mianowicie Daytona Bike Week. Motocykl, który powstał w Rzeszowie, jest inspirowany samochodem Jamesa Hetfielda z Metalliki. Auto nazywa się Slow Burn i jest odrestaurowanym pojazdem marki Auburn, rocznik 1936, model 852, boat tail speedster. No i polscy konstruktorzy stworzyli siostrzany pojazd do tego samochodu w postaci tego motocyklowego dzieła sztuki w prestiżowym konkursie Boardwalk Bike Show właśnie w Daytona zdobyli pierwsze miejsce w kategorii Extreme Bugger oraz nagrodę Best of Show za najlepszy pojazd w konkursie. Natomiast w zawodach konstruktorskich Rad's Hall Custom Bike Show, w najstarszym konkursie customowym świata. Wygrali nagrodę Extreme Bagger i po raz drugi otrzymali nagrodę Best of Show. Czyli ten motocykl został uznany przez jury za najlepszy motocykl w całym konkursie. Patrzcie, nawet tej pani się podoba. Kawał dobrej roboty. To aż z Jest nowy, bardzo ciekawy wątek w aferze z kolegiem Humanum, czyli uczelni, która, no, w której można było kupić sobie dyplom MBA, a która została założona przez Pawła Czy bratanka Ryszarda Czarneckiego. Dziennikarze Okopres ujawnili, że Kolegium Humanum mocno współpracowało z ludźmi z otoczenia Kremla, rosyjskimi i białoruskimi uczelniami, takimi jak np. Moskiewska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy prezydencie Rosji, nazywana Moskiewską Akademią Prezydencką. Kolegium Humanum współpracowało też z Białoruską Państwową Akademią Łączności. Jeszcze niedawno członkiem kadry naukowej kolegium Humanum był Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegowanie na rzecz Rosji. Czyli, jeżeli w kolegium humanum, stojąc na korytarzu, rzuciłeś dropsem, to bardzo prawdopodobnie, że trafiłeś kogoś, kto współpracuje z rosyjskimi uczelniami, z białoruskimi albo z rosyjską agenturą. A jest to o tyle istotne, że uczelnia była uwielbiana przez polityków. Przemysłow, dajmy więcej, papieża czarne, kiedy był szefem swojego resortu, wpompował w tę uczelnię miliony złotych. No i wspomnę tylko kilka osób, które zdobyły tam dyplom. Antoni Duda, wujek prezydenta i członek Rady Nadzorczej PKP Cargo. Bartłomiej Obajtek, brat Daniela Obajtka, były dyrektor Lasów Państwowych w Gdańsku. Emilia Hermaszewska, żona Ryszarda Czarneckiego, członek Rady Nadzorczej Państwowej Armatury Kraków. Tam byli też oczywiście politycy drugiej opcji, ale PiS wykorzystywał te uczelnie do tego, aby szybciutko dać swoim członkom swoich rodzin i swoim znajomym dyplomy MBA, tak aby ci mogli już zasiadać w Radach Nadzorczych w Spółek Skarbu Państwa. I było ich zatrzęsienie. Jeżeli was to interesuje jeszcze bardziej, to w poprzednim odcinku opisałem to dużo bardziej szczegółowo. A teraz segment, który nie ma nazwy, w którym przedstawiam wam różne dziwne odgłosy dziwnych zwierząt albo normalnych, tylko że zwierzęta wydają dźwięki z siebie. I zrobimy sobie taki quiz teraz. Eee, posłuchajcie tego dźwięku i za chwilę podrzucę wam trzy opcje. <laughs> I mamy trzy opcje do wyboru. Jeżozwierz niewyraźny, pantera mglista, albo żbik rozmyty. Już? Dobra. Rozwiązanie. Moi drodzy, są wydarzenia, które z jakiegoś powodu gdzieś umykają nas w tej lawinie codzienności i w tych wszystkich newsach, które nas atakują z każdej strony, jest ich tak bardzo dużo, ale są takie, które gdzieś umykają, a powinny być wyróżnione trzeba o nich wspomnieć. A mówię tu o finale Ligi Forum Rzeźby. To jest tornado emocji, to jest cyklon poruszenia to jest burza ekscytacji a za wszystkim stoi Zakład Geomorfologii Uniwersytetu Wrocławskiego. I wiem, co wszyscy sobie myślicie. Geomorfologia Uniwersytetu Wrocławskiego? To są wariaci. To są wariaci? Ja, ja wiem. Ja wiem, że to są wariaci. Dlatego właśnie zrobili ten plebiscyt. Tym razem z okazji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii zorganizowali finał Ligi Form Rzeźby. Głosujący mogli decydować, która forma rzeźby powierzchni Ziemi jest tą, która zasługuje na chwałę i miejsce w naszych sercach. Przynajmniej przez najbliższy rok. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że część studentów Rozłożyła namioty przed gabinetem, dziekana, żeby już wcześniej oddać głosy na kocioły ewersyjne. Potem im powiedziano, że głosuje się na Facebooku, ale oni już mieli rozłożone te namioty i to były te okrągłe, takie wiecie, że same się rozkładają, a potem złożenie tego to to jest epopeja. I teraz widzów o słabszych nerwach. Może sobie zróbcie przerwę, pójdźcie sobie, zróbcie jakąś herbatkę czy rumianek, bo teraz wkraczamy w świat geomorfologii. Zafnijcie pasy. W pierwszym pojedynku zmierzył się Neck i Termitiera. To nie było starcie, w którym jest miejsca na niespodzianki. Mimo ogólnej sympatii, którą wzbudza Termitiera, to jednak porzucie okiem na neka, ludzie patrzyli po sobie i szczerze mówili: No, to jest porządny kawał wzniesienia o stromych i urwistych stokach, zbudowany z odpornych na procesy erozji law zakrzepłych w kominie wulkanicznym, więc tutaj nie ma za wiele obszarów do dyskusji. Termitiera wiedziała na tym etapie, że podważanie w wyniku głosowania jest przeciąganiem i tak już dosyć krępującej sytuacji. W drugiej rundzie zmierzyły się. Molart i lodowiec gruzowaty. Wiele osób pomyślało wtedy to samo, co wy teraz. Przedwczesny finał. Mollard z reputacją buntownika, któremu nie zależy na wyglądzie i splendorze, starł się z lodowcem gruzowatym, który uosabia przemijanie i wygląda jako kładka tomiku poezji, który kupują tylko biblioteki. A pomimo to wygrał. Mówiłem, że będą emocje? W kolejnej rundzie... Bo dobra, to nie będę wam mówił kto, tylko najpierw potem wam podpowiedzie, wy sami pewnie zgadniecie, kto tam brał udział. Jedne powstają w wyniku eworsji, zwykle u podnóża wodospadu, a drugi powstaje z osadów fluwiowaskalnych i ma niesymetryczny profil. No, wiadomo, kocioł eworsyjny i drumlin. Nie do końca moim zdaniem fair zagraniem było zestawić ich razem, bo z drumlinów się wyrasta przecież, kiedy przestajesz jeździć na sankach. A kocioł eworsyjny trafia do znawców, no do koneserów, to czuć z daleka. No i tak jak się szybko zaczęło, tak się szybko skończyło. Wygrał kocioł. Ale teraz najlepsze, miało dopiero nadejść. Widzicie, to mam normalnie mam gęsią skórkę, mam ciary. Ostatnia para. Czy to było kontrowersyjne? Na pewno. Czy to było zagranie, które miało przyciągnąć uwagę mediów? Być może tak. No ale stało się, co się stało. Po ogłoszeniu ostatniej pary uczniowie wyszli na ulicę. Trochę dlatego, że się skończyły zajęcia, ale to i tak dodało dramatyzmu. Bo w ostatniej parze spotkały się Nunatak i Morena Środkowa. Po co? Dlaczego? Co przyświecało ludziom, którzy zostawili taki pojedynek? Przecież nie brak wiedzy. Jeśli było to obliczone na ogólnokrajowy skandal, to proszę bardzo, udało się. Morena Środkowa nie miała szans. W starciu z Luna było jak Najman. W starciu. No jak Najman w starciu, no. A to dopiero ćwierć finały. Za tydzień, półfinały i finał. I to było coś, co odbiło się na kartach historii. Ludzie brali L4, żeby zagłosować. Opowiadali potem o tym wszystkim swoim dzieciom. Jak nie mieli dzieci, zaczepiali dzieci na ulicy, żeby opowiedzieć. Potem przyjeżdżała policja, było krępująco. Były emocje. Ale to za tydzień. Ostatni toast i jednocześnie poważny temat wyłudzania pieniędzy od starszych osób. Otóż. Toast będzie za taksówkarza z Rzeszowa, który uratował oszczędności życia pewnej starszej pani. Ta odebrała telefon i usłyszała kogoś, kto podaje się za policjanta, kto stwierdził, że córka tej starszej pani i jej mąż. Mieli wypadek na Słowacji. Mąż kogoś potrącił i potrzeba teraz 140 tysięcy złotych na kaucję, aby wykupić go z aresztu. Starsza pani została zmanipulowana i zgodziła się na to. Oszuści wysłali do niej taksówkarza Bogu Ducha Winnego, który nie wiedział w ogóle, co robi. Który miał odebrać coś, co miało być dokumentami, i od razu dostał pieniądze za kurs 2000 złotych. W kopercie. Odebrał to, tylko zamiast dokumentów dostał pudełko po butach od roztrzęsionej kobiety. Słusznie zauważył, że coś jest nie tak i zgłosił się na policję. Policja ustaliła, że nie było żadnego wypadku. Przyjechali do tej starszej pani i okazało się, że ona nie chciała uwierzyć, że ci, którzy stoją przed nią, to są policjanci. Do tego stopnia ją zmanipulowali. Dopiero kiedy wezwano jej córkę, która powiedziała, że wszystko jest w porządku, dotarło do niej, że była o od tego, żeby być okradzioną z oszczędności całego swojego życia. Po pierwsze. Brawa dla tego taksówkarza, że tak pięknie się wykazał, że mu odpaliło lampkę ostrzegawczą, że nie przywłaszczył sobie tych pieniędzy. Na wielu poziomach jest to fajny człowiek. Po drugie, starsza pani powiedziała policjantom, że jest świadoma tych technik wyłudzenia na wnuczka, na policjanta itd., a i tak dała się zmanipulować. Co pokazuje, że warto porozmawiać ze swoimi sonierami, rodzicami albo, albo z dziadkami i jeszcze raz ich uczuć na to, że jeżeli ktokolwiek dzwoni, jeżeli ktokolwiek chce pieniądze przez telefon, nie ma takiej opcji taksówkarz powinien dostać od tej pani 300 kilo pierogów. I teraz uwaga, jeżeli macie luźną dychę, a zostajemy jeszcze w tym temacie wyłudzania od osób starszych i czujecie, że w ten weekend to będzie się działo, będzie działo się źle i wy już wiecie, że, że w poniedziałek obudzicie się bez godności i bez sumienia, to już teraz można przynajmniej te sumienie uzupełnić. Zachęcam was do rzucenia okiem na tę zrzutkę. Chodzi o panią Ewę, którą oszuści nabrali przez metodę na wypadek właśnie, czyli taką samą, o której teraz mówiłem. A była jeszcze bardziej podatna, bo właśnie zmarł jej mąż i emocjonalnie była rozbita. W ogóle polecam też obejrzeć materiał portalu Goniec, który jest dołączony do zbiórki i pokazać go prewencyjnie starszym ludziom w waszej rodzinie. Link do zbiórki znajdziecie oczywiście w opisie do filmu. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem zapytacie? No to tak. Po pierwsze, z ciekawostek, to w Arabii Saudyjskiej zaprezentowano pierwszego robota, oczywiście wyposażonego w sztuczną inteligencję, który dostał obywatelstwo. I już podczas prezentacji zdążył zachować się karygodnie. No ale należy z tego wyciągać jakieś wnioski. Jak przyjdzie nam walczyć z robotami, to będzie można zwabiać na złomowiska z, ze striptizem. Wiecie, kserokopiarki takie bez. O! o! Jeżeli one by miały zapraszać, te kserokopiarki, to musiałbym mieć parasolki. Kserokopiarki z parasolkami bez obudowy, wiecie takie zalotne, a na miejscu lodówki na przykład, bez tych drzwiczek. Dół jest, okej, okay, oczywiście, nie można wszystkiego pokazać od razu. Skupia się ich uwagę i wtedy laserem. A z zabawnych rzeczy też ta sztuczna inteligencja od Google o nazwie Gemini generuje problemy, ponieważ w związku z tym, że żyjemy w świecie poprawności politycznej, no to sztuczna inteligencja dostała takie też wyznaczniki. Że nie ma tak, że wszędzie tylko biali. To nie może tak być. Wiecie, taka poprawność polityczna jak, jak w Netflixie, że wszędzie muszą być mniejszości albo etniczne, albo seksualne. Nieważne, czy tam pasują, czy też nie. I najpierw Sztuczna Inteligencja dostała za zadanie wygenerować ojców założycieli Stanów Zjednoczonych i stwierdziła, że dobra, jeden z nich może być czarnoskóry. No to nie, nie był. A potem dostała za zadanie stworzyć obraz, wygenerować obraz niemieckich żołnierzy podczas II wojny światowej. No ale przecież wiadomo, że nie mogła wygenerować aryjskich blondynów, no bo to nie wypada przecież, więc dała Azjatkę i Czarnoskórego. <noise> bo tak przecież było. <noise> no jest tam kilka rzeczy do poprawy. A co tam w sporcie? Na Mistrzostwach Świata organizacji w USA w psich zaprzęgach w austriackich Alpach Alicja Surówka zdobyła Mistrzostwo Świata razem ze swoimi czterema Syberian Huskimi. Mateusz Surówka zdobył Mistrzostwo Świata razem ze swoimi czternastoma psami Syberian Huski a Mirosław Waśkowski, wicemistrzostwo świata wraz ze swoimi sześcioma gynlandami. Dodam, że w Polsce Ministerstwo Sportu nie klasyfikuje tego jako sportu, dlatego nie mogą ich oficjalnie pochwalić. Do tego ja oficjalnie chwalę. W Budwie odbył się Puchar Świata Juniorów w boksie olimpijskim. No i reprezentantki Polski dały czadu. Julia Oleś zdobyła złoty medal w wadze do 81 kg. Sandra van der Zanden złoto w wadze plus 81 kg. A Kinga Krówka w wadze do 63 kg. A w Hiszpanii z amatorskiego wyścigu kolarskiego w prowincji Alicante wycofało się 130 kolarzy. Ilu ich było wcześniej? 180. Co takiego się wydarzyło? Zapytacie, że 130 kolarzy wycofało się z takiego oto wyścigu amatorskiego. Czy to były jakieś kontuzje? Oni twierdzą, że tak, że tu jednego bolała noga, innemu coś strzykało, jeszcze innego mięsień, coś. A prawda jest taka, że wycofali się, ponieważ ogłoszono, że będzie tam kontrola będzie dopingowa. Bardzo mało ich zostało. Ci, którzy zostali, stwierdzili: Ej, bądźmy poważni, to nie powinno tak wyglądać. I mają rację. Może z drugiej strony, zróbmy jeszcze inaczej. No, gdzieś słyszałem o takim postulacie, który brzmi absurdalnie, ale czemu by się tym nie zainteresować? Zróbmy po prostu wolną Amerykankę, czyli kolarze mogą szprycować się czym chcą, albo podzielą, niech się podzielą na dwie grupy: szprycerzy i nie szprycerzy. I niech się bawią. I w ten oto sprytny sposób przeszliśmy do kroniki kryminalnej, w której penetrujemy rubieże świata zbrodni. W tym tygodniu zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Tam dwóch farmerów usłyszało wyroki dwóch i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za to, że nie zniszczyli do końca, ale że uszkodzili, że uszkodzili aparaturę, która mierzy ilość opadów. W regionie czy ta aparatura była aż tak cenna? No nie, chodziło o coś innego. Dziurawiąc rurki, którymi deszczówka spływa do aparatury, sprawiali, że spływało jej mniej niż realnie spadło. W efekcie dostawali więcej finansowego wsparcia za uprawy w trudnych warunkach. Bo liczby mówiły, że uch, panie, sucho było w tym roku, a więc dostawali dotacje, a oni wcale aż tak sucho nie mieli. A no i oprócz tych dwóch i sześciu miesięcy, każdy z nich musiał jeszcze zapłacić po trzy miliony dolarów. A w obrzychu, to jest teleport z USA do obrzycha. Raczej chyba zwykle ludzie latają w drugą stronę. W brzechu dwóch mężczyzn ym, popisało się na inną skalę. Dwaj mężczyźni, nazwijmy ich wojtkowie, nie majstrowali przy aparaturze do mierzenia opadów, ale za to ukradli auto i wjechali nim w sklep. Nie narobili jednak szkód na 6 milionów dolarów, ale za to ukrali cukierki za 4 złote i zbiegli. Oczywiście zostali złapani i aresztowani, i jak się okazało, ich celem była puszka, w której zbierano na leczenie dziecka. Okazało się, że puszka dzień wcześniej została przekazana zainteresowanym, a oni przyjechali i okazało się, że tej puszki już nie ma. No to jest jeszcze wyjście takie, że jeżeli będą w areszcie mieli dostęp do internetu, no to jest jeszcze ten kandydat z PiSu, który daje 5 zł na leczenie dziecka, jeżeli udostępnicie jego post. Często piszecie do mnie w listach... pozdrowienia od listonosza. Karolu, mam na imię Creed i szukam pomocy. Normalnie do tej pory chodziłem do pracy, siadałem, czekałem do 17 i wychodziłem. Mam o tyle łatwiej, że nikt nie wie czym się zajmuję, więc nikt niczego ode mnie nie chce. Niby spoko, ale po latach czuję wypalenie zawodowe. Pierwszy kryzys przyszedł, jak z Windowsów zniknął saper. Potem było już tylko trudniej. Weź coś dorać, co ci zależy. Oczywiście mógłbym zasugerować, że mógłbyś wziąć się do pracy, ale to pewnie stoi w sprzeczności z twoimi zasadami i wartościami. A więc, w takim razie potrzebujesz kibiców. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie najlepiej na maila newsybezwirusamałpa.gmail.com Instagram jest czyściutki. Z Facebooka się powoli wycofuję, bo jest to bardzo toksyczna platforma. E, kolejny weekend, kolejny odcinek, kurde, w piątek o 19:00. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć! O kurde, na wydechu to wszystko zrobiłem.